Zahaczyłam Oskar, który bardzo lubię unikalnie, bo tam znam się na pewnym ręcznie robionym przez panią stąd, bo Skutkow ma zrobienie na przykład biżuterię przez kogoś z Gdyni, świeczki i perfumy wkrojone przez osobę z okolic Gdyni i właśnie na przykład torby i maskotki robione wymiotnicze piętorskie, unikalne przez panią z Gdyni, znam się na, były dwie torby, mi się podobały, jedna z taką piękną falbaną, koło pięknego kolorowego róż, druga kolce granat, biel, w takim marynarskim stylu. Znam się w końcu na tą, chociaż miałam dylemat. Chciałam już o obu, ale mam za dużo takich torek, tego typu na zakupy, Teraz idę jeszcze szybko na moment na giełdę Miera już tutaj. Proszę nie było kończyć, zresztą nawet bym już później nie mogła dowiedzieć, bo my wyjeżdżamy. Więc tylko dzisiaj mogę, bo jutro mamy taki wyjazd uznaniowy w ogóle jeszcze przed naszym dłuższym wyjazdem. Generalnie to mocną część każdego dnia mnie zajmuje pływanie. Sporo czasu pod kątem już dojazd, pływanie, wszystko, suszenie, bez trochę wysunięcie, przesknięcie. Natomiast czasami jeszcze zahaczam inne miejsca, chociaż latem oczywiście szkoda mi czasu na inne, bo czuję wolę wyjazdy w różne miejsca nadmorskie, różne klify, nie klify, różne miejsca, ogrom różnych miejsc zaliczonych, jeżeli chodzi o kąpiele, pływanie i tak dalej. Zresztą muszę dobić do 170 km przed wyjazdem. W tym momencie mi zostało niecałe 6, 5 coś, a mam jeszcze dzisiaj i mam jeszcze jutro cały nasz jednodniowy wyjazd w miejsce nadmorskie na półwysep, także spokojnie zdążę, już nie muszę się bać. Jutro pogoda jest sprzyjająca, także bez problemu. Ale chciałabym jeszcze trochę dzisiaj. Zwłaszcza, że jest upał, mogę powiedzieć, że to jest taki drugi dzień, albo trzeci, w ogóle przez całe wakacje, gdzie mogę powiedzieć, że upał się naprawdę ogromnie odczuwam. Zwłaszcza, że jestem już pół dnia w taki sposób, że jestem bez kąpieli w morzu. Gdybym się wykąpała rano, pływała, to pewnie by odczucia takie jak jak w inne dni byłyby inne. Bo bym była raczej taka, że tak powiem, zgadniona słońca i nie, a ja bym wtedy po prostu chciała, żeby było jak najwięcej, żebym z powrotem nabrała prawidłowej temperatury ciała. Bo w ogóle właśnie budynki budują i tam już się tak zapowiada jakieś różne rzeczy, że spodziewam się, że może być jakaś perfumeria, może jakaś niszowa. Miejsc perfumowych, zapachowych jest w sumie mało w Gdyni. Muszę dawać połączenie. Generalnie za bardzo nie ma na tej giełdzie minerałów, zresztą, że w porównaniu z takimi giełdami dużymi, na których ja byłam, zresztą ja mam za dużo biżuterii z minerałami, zresztą ja głównie ostatnio latem, zwłaszcza mało noszę, no bo plaża buby tylko to, także chodzę głównie w tych moich srebrnych kolczykach, samolotach, spółka. W każdym razie czasami jakieś tam bransoletki z minerałami coś założę, również latem, ale muszę pilnować, żeby ich nie zgubić, mam z różnymi, bo moja mama nie różnych minerałów. Natomiast trafiłam tutaj stoisko z ciekawymi herbatami, z różnymi sęczami, z różnymi herbatami konopnymi. Zazwałam się na jedną z kwiatem kocanki, z truskawką oraz szafranem. Pod kątem zapachowym, smakowym właściwość najbardziej mi podpasowała. Także ja idę się kąpać, pływać. Chociaż trochę, bo niestety upał nie do wytrzymania. Mogłam włączyć nagrywanie, bo trafiłam na bardzo fajnego pana przy tych herbatach. Powiedzą różne ciekawe rzeczy każdej. Różnych właściwości, jeżeli chodzi nawet o takie bardziej specyficzne dodatki. Ja generalnie rozmawiałam z tym panem pod kątem poszukiwań takiej herbaty, która by miała smak w stronę takich wytrawnych, gorzkich kombuczy. Więc pan mi pokazywał różne, zwam się na taką, która mi najbardziej zapachowa, więc myślę, że i smakowo będzie pasować. Natomiast potem mnie tknęło, że trzeba było nagrać te ciekawostki. Zwłaszcza, że potem jak zapomnę którąś, to bym sobie odtworzyła i bym potem pamiętała o którejś. Natomiast zdecydowanie ta mi najbardziej podpasowała. Też ta konopna z juzu też. Konopna z malinami była trochę za słodka. Wąchałam jeszcze różne inne, trochę za słodko. W związku z tym zobaczymy, co... A, bo jeszcze taka ciekawa. Taka, która mi tak się wrzuca i ona tak otwiera się kwiatem w dzbanku, można ją trzeba zaparzać, czy jest na 6 litrów, bo dzbanki dwulitrowe tam były podane. Czyli na 6 litrów taka za 15 zł to był jakiś tam kwiat, jakaś taka biała herbata z jaśminem, z czymś. Natomiast my takich dużych dzbanków nie parzymy. My mamy mniejszy zaparzacz, tam nie ma 2 litrów. Zresztą my często zaparzamy też sobie po prostu od razu już w kubkach,
Na przykład jak ktoś, bo nic nie widzę, więc nie wiem. Natomiast jak, na przykład jak chcemy w ogóle dwie różne. Co nie znaczy, że tam zawsze chcemy dwie różne, no ale jeżeli chcemy dwie różne. A czasami po prostu robię jakieś różne mieszanki w tym zaparzaczu. To się nazywa French, już taką nazwę kiedyś gdzieś widziałam. Tutaj będzie na plaży w centrum pewnie tona ludzi. Ale chyba się tutaj wykąpię, wtedy mokra będę szła na tą polankę redłowską, na drugą kąpiel, chyba tak. Długo muszę, chyba że nic nie nagra, muszę włączyć transmisję danych, włączyć oszczędność energii, czym telefonu, no, bo muszę się z Darkiem skrać, dzisiaj za godzinę, dwie, także muszą mi procenty starczyć, pewnie widać. Widać, przystanie z tobą albo nie widać i pewnie było przez pią i teraz słychać mewy. Tak wygląda zestaw atomizerów fabrycznych ekstraktów Fanet. Jest to marka dostępna w Maison Store. Są ekstrakty i też wody perfumowane. I też można zakupić takie zestawy albo oczywiście flakoniki. Ekstrakty, czyli są to cztery zapachy. So Musk, Musk to Musk, Wood Interlude oraz Saffron Wood. One są w postaci setek albo właśnie są w postaci tych 10-metrowych atomizerów fabrycznych. I generalnie jak na ekstrakty nie są drogie. Tutaj brakuje jednego. Musk to Musk, nie wiem co się z nim zadziało. Mamy tutaj Wood Interlude, przypomnę, że trochę o nich mówiłam kiedyś. Przepiękne żółte cytrusy z taką egzotyką drzewną. Udu w nazwie nie należy się obawiać. So Musk kiedyś pokazywałam, bo miałam flakon. Piżma, kwiat bawełny. Generalnie takie cielesne, czystościowe. Saffron Wood niestety w klimatach Baccara. Jest oczywiście to połączenie szafran, cedr, żywica jodłowa, bursztyn. Takie i drzewne, i lepkie, i słodkie, i w ogóle. Ale też lekko coś metalicznego. Tam jest agar. Agar może mieć różne ujęcia. Podejrzewam, że ta lekka metaliczność idzie z niego. Ale metaliczność, mineralność i w ogóle tego typu kwestie też mogą mieć oczywiście z szafranu, ale agar też potrafi mieć różne ujęcia i też potrafi mieć jakieś takie powiedzmy apteczne, nieapteczne, problematyczne. Saffron Wood akurat mam wrażenie, że jest jakby lepszą wersją Baccara Rouge, bo to jak on słabnie sam w sobie. Natomiast to nie jest coś takiego, co pamiętam z pierwszej wersji Baccara Rouge, która mnie bardziej pasowała dawno, dawno temu. I zestaw jak widać jest otwierany takim pociągnięciem, co ja osobiście już kiedyś mówiłam. Bardzo lubię. Mega krótko o trzech zapachach. Marka January, Selperniku. Trochę morelowości, trochę jakiegoś takiego aspektu tłustawo, maślanego, bardziej tłustawego. Jest trochę takiej i owocowości, ale takiej dziwnej, takiej gdzieś obok. Na pewno nie jakiejś soczystej i jednocześnie coś takiego trochę jakby goryczkowego. Dziwne. Essence de Taiga, zielonkawo, zieloność w lesie, jednocześnie trochę gumowość, trochę bardziej stronę męskawą. Jeden z moich trzech zapachów marki Dusita jest zieloność, ona trochę ostrzejsza, trochę taka zielona szyprowa, goryczkowa, galbanowa, w taką bardziej stronę, nawet jeżeli to nie jest galbanum, ale w taką stronę, a jednocześnie coś takiego trochę smakowitego, ale nie zasłodzonego, trochę w stronę takiego czekolada, smakowitość, takie połączenie właśnie ostrej, surowej, zielono-szyprowej zieloności i lekko smakowite czekoladowości, ale nie jakieś mocno, to nie jest jakieś czekoladowość gourmand. Naszykowałam koleżance perfumowej zestaw próbek moich zapachów. Chciałam się wdzięczyć za te zapachy, które mi posyłam. Wspominałam chyba w jednym z ostatnich filmów, to jest akurat koleżanka perfumowa, która też ma Instagram perfumowy, także może podlinkuję. Nie wiem do końca, jak się mówi nazwę tego Instagrama. Instagram Oli to jest chyba
Niche Logi, Nice Logi, nie wiem generalnie, jestem nie w temacie, dlatego że jestem średnio anglojęzyczna. A o zapachach, jakie wybrałam dla Oli, będę jeszcze później opowiadać. Są to zapachy w pewnej grupie, typie zapachów, które ja osobiście też lubię. Także wszelkie zielone, aromatyczne, gorzkie, ziemia, wilgocie różne, również rozmawialiśmy o listku figowym, ale też są przynajmniej 2-3 zupełnie inne. Także będzie mogła sobie Ola sprawdzić bardzo różnorodnie. Ale listek figowy, mój zapach figowy, który uwielbiam, jest oczywiście też. Pożyczkowości, iście pożyczki, wytrawne herbaty, różne są. Naprawdę jest bardzo dużo różnorodnych klimatów. Również mineralności, również moje ukochane mineralne elwy i nie tylko. Lasy. Nuty tych świec, tych czarnych? Czy tak tylko po prostu nazwa? Zaraz zobaczyć tam. Mhm. I ta pani jest z Trójmiasta, ale z Gdyni, stał świeci od tych perfum w kremie? Z Gdyni, nie, ona gdzieś koło. Koło Gdyni. A ta pani od tych toreb to z Gdyni, tak? Z Gdyni, mhm. Tak. Dziki w różnych rozmiarach i kolorkach i mam na przykład zwierzątka, że koło taki jest, tak samo z naszymi. Ale z takich na zasadzie, że miał dawać szczęście, to właśnie tam to żółte, tak? I te bryloczki, tak?